To jest taka rola, że aż ci zazdroszczę. Dobrze, że jestem motor, bo ci za sterem to się zmieniają. Przed nami w szerokiej perspektywie nowego programu. Jak my ten zakręt wyrobimy, to ja nie wiem. Zakręt to pół biedy, ale cały czas jest pod górę. To jest wasza sprawa. Bo jak ty zapracujesz, tak my razem daleko zajedziemy. Obiecuję, dam z siebie wszystko. Łaski nie robisz i tak na pedał będę dusił. Motor jest sprawny, to motor musi pracować. Musi. Bo jak pracujemy, to znaczy, że jedziemy. A tak stoimy i wstyd. I tylko wzbudzamy niepokój u przyjaciół. A jedziemy razem na jednym wózku, razem. Tylko mamy różne zadania. Waszym zadaniem jest pracować, a naszym patrzeć, czy dobrze jedziemy. Jeżeli jeszcze raz wstanę z wózka, to się żarty skończą. I pojedziemy do specjalistu. Wezmą was na kanał, śrubę przykręcą, luzy zlikwidują i olej wymienią. He? Ja jestem obserwatorem wydarzeń. Ja wydaję, ty masz robić bum, 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 bum. Do pracy. O, o, o. Dobra, mówcie głośno, jakie macie żądania, słucham. Zdejm mi tłumik. Co? Żebyście środowisko zatruli? Realne żądania. Ja już 12 godzin jestem na chodzie. No jest bez przez 12 godzin na chodzie. W sytuacji obecnej 12 godzin? 24 jak trzeba. Doba, 2,8 tu. Nie zmieści się. Musi... Trutu, drutu? I to ma być ta jakość? A to jest ilość. To... Jaka... Czyście się w lesie urodzili? My już o jakość walczymy. Jakość! I to ze znakiem... Wam powiedział, z jakim znakiem. No. I jakość nam nie wychodzi, a znak został. Kolego, czy wy jesteście dwusów? Nie, ale ochrzczony. Nie wiem. Nie, 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 nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że nikt wam nie każe pracować systemem dwusuwowym. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Druga zmiana, wdech, wydech, wdech, wydech. Nie, ja już nie wiem, albo wy głupka udajecie, albo kompletnie nic nie wiecie. Nie, panie, bo skąd? Nie, nie wiem, skąd. Czytać trzeba więcej samemu, do księgarni trzeba trochę pójść. Nie tylko do mięsnego, z krzesełkiem i kocykiem. Czy wszyscy wiedzą od dawna, że mamy nowy system pracy, lepszy, żeby nam wszystkim było lżej. Czterotak, ludowy czterotak na cztery. Sanie, sprzyżaje, praca! Wydech. Ostrzegam cię ostatni raz. Mam pistolet w ręku. A to ja wiem, kto ty jesteś. No, dobra. Więc nabity? Nabity. Jak jeszcze raz mi tak przejdzie, to się zastrzelę jak psa. No, stara, pomyśl i chodź. Tu idzie, idzie! Bieda. Nie.
Powiedział, ty nie możesz, ty jak przegniesz. Dobra, gramy dalej. Jesteś bieda? Jestem. Idziesz? Idę. Do nas nie wejdziesz. Widziałeś? Tu jest granica PRD. Ty kto idzie? Jakie NRD? PRD, Polska Republika Dietetyczna, rozumiesz? Puść mnie! Ja cię... Tak piszczy bieda, słuchajcie! Puść mnie! Nie wejdziesz. A czemu? Nie. Czemu się pyta? U nas na biedę to już nie ma miejsca, rozumiesz? Bracie, ty, no. A spytaj się mnie, skąd idę. Proszę o spokój. Podejmuję decyzję. A spytam. Najwyżej. Uwaga, montażyści. Klej i nożyczki przygotować. Skąd idziesz? Z Bangladesz. Kłamiesz. To co pytasz, skoro wiesz? Proszę Państwa. Jestem niewinny, proszę Państwa, nie niewinny. Ja tak nie myślałem. To jest mapa Europy. O, jaka stara mapa, patrz. Każdy. Nieważne. Tutaj, tu jest Europa. To ty na Francji stoisz, oszalałeś. No, gdzież bieda we Francji? No to gdzie tu stoisz? We wodzie stoję teraz. No. A tu jest Europa Środkowa, tu. A? I tu jest nasz kraj, to. To. Poznajesz go? Poznaję. No nie poznajesz, bo się zmienił, mówię ci, no. No. To mam go poznawać, czy go nie poznawać? Rozumiem, chodzi mi o to, że patrzysz... I oczom nie wierzę. O to chodzi. Patrzcie, no. Albania to nie jest. Każdy... Co? No. Zanzibar też nie. Co? Zanzibar jest za nami. Jeszcze? Tu. Tu masz, proszę ciebie, na dole jest południe, nie? Ma Śląsk. Widzisz? Górny, o. Górny tam. A tu masz górny i dolny, to jest Czarne Zagłębie, nie? Tak. A wyżej masz Głogów, Miedziane Zagłębie mamy. Tak. A Konin, Brunatne Zagłębie, słynne konińskie, pamiętasz? Mhm. No, a wyżej jest Zielony Plac, widzisz to Zielony Plac? To jest Wielkopolska, to my. Szkielecczyzna. Chlebne Zaplecze, co? Szkielecczyzna. Dobra. Jeden rezerwat musi być, nie co? A gdzie tam do środka się pchasz? No chciałem trochę zamieszać. Ja ci zaraz zamieszam, to zobaczysz. Tu jedziemy, bokiem jedziemy, przy ziemi odzyskane, tu. O, a na Pomorzu co się dzieje? Patrz, jak pilnują porządku. No, widziałeś? Tak. Masz, jedna stocznia, druga, trzecia. Czwarta. Nie, to nie piąta. Nasza, poczekaj, to nie nasza. Nie przesadzaj. Ale tu masz, patrz, nasze okno na świat pod port północny. No a w Krakowie jest brama floriańska. Nie, słucham panu się, ja mówię teraz przerzutnią poetycką, mówię. Metafora. Metafora to jest. Prasa pisała taką czcionką, port północny, nasze okno na świat. A ja się pytam, gdzie są drzwi? No drzwi mają inni, u nas jest okienko, rozumiem? No okienko, no idź okienko. W pierwszej kolejności, poza kolejnością... Kto tam jest w sklepie zawsze? Kto tam jest? Inwalidzi. No, artyści najpierw dostaną, prawda? Tak. Dalej, kto tam jeszcze? Ciężarni. No, pracownicy radiokomitetu, prawda? I kto tam jeszcze jest? Oraz odbywający zasadniczą no, służbę... No, pracownicy Ministerstwa Kultury i Sztuki, prawda? No, nie możemy wam odpowiedzieć na pytanie, ile nam przywiozą tego towaru. Nie możemy wam powiedzieć, co nam przywiozą. Nie możemy wam powiedzieć, kiedy nam przywiozą.
I nie możemy powiedzieć, czy w ogóle kiedykolwiek przyjadą. Której jest godzina? Pół do 12, a myśmy o 10 mieli otworzyć. Tej. O, taka firma. Jaka? Z Połem. Z Połem i za późno wstołem. Nie. Z Połem, bo się przepracowałem, chciałeś powiedzieć. Chyba przepiąłem. Też prawda, też prawda. Proszę Państwa, niestety, no, piję, trzeba przyznać, piję, ale piję przez prasę. A ja przez słomkę. Mnie nie rozumiesz. Ja mówię, że piję, bo jakiś dziennikarz napisał o mnie, że jestem spiritus movens. Spiritus to wiem, a movens... To ci wczoraj odebrało. Nie fascynujmy się Japonią, bo to już dochodzi do wariacji, słuchajcie, z tą Japonią. A dlaczego się nie mamy fascynować Japonią, kolego? Ja znam jednego człowieka, który powiedział, że my możemy sobie drugą Japonię zrobić. No, żeby Kambodża nie wyszła, kolego. Jedziemy. Witamy korespondentów i obserwatorów Trybuny Ludu, no jest Deutschland i Rude Obrawa. To. Piszcie, piszcie, dużo piszcie, byle to nie odbiegało od prawdy. Tak, proszę pani. Słuchajcie, aha, jeszcze, witamy, gdzie oni są? Są na pewno. Obrońców starego porządku. Którzy mają ostatnio duże kłopoty z elementem. Słuchajcie, krótko mówiąc, witamy wszystkich gorąco i serdecznie w Opolu w ostatnich dniach wolności. Wiecie co, dziadek mi opowiadał... Mój nie zdążył. To ma... Ani kolega mecenas słucha, no, współczuje. Widać, że u was to rodzinne jest. Szybki był. Szybki. Też złożył łopatę w bagażniku. Były takie czasy, że ludzie w nic nie wierzyli. Jak dzisiaj. No ja leżeli, byczyli się. Kamienie upali. Orzechów nie było, no. No jak dzisiaj. Dopiero jak podali życiorys w gazetach, okazało się, że on był działaczem już, prawda, aktywnym, tam energicznym, on tam działał w latach. No do zbowidu tam należał. On, tak. Był taki syn kolejarza i szwaczki. I jak tylko wykapował, że żeby być kimś, to trzeba mieć biedną rodzinę. Zaczął tak pomagać innym, że w niedługim czasie wszystkie rodziny były biedne. To takie... No, a co też kolega to... prokurator wygaduje, no? Jak ten dziadka, kolegi dziadka, ten dziadek czytał tę historię, to chyba mu się kartki posklejały. Co? No, bo Mieszko był pierwszy, a potem był Edward. My musimy... Ale oni nie mieli zegarków. No zadzwonię do kata, łeb urwie panu, naprawdę, no. A skąd kolega mecenas wie? Bo u komunii nie byli. Kolega mecenas... Kolega, jak coś chlapnie, no jak się czują teraz ci, co mają zegarki? Jak się czują? Komuniści. Jak... Ale chciałem powiedzieć, że jednak opracowaliśmy teraz w tej chwili z kolegą mecenasem własną koncepcję wyprowadzenia kraju z kryzysu. Słuchajcie, jaka prosta. Tylko nie mówcie nikomu, no. Tak, słuchajcie, nie. Niech się męczą. My mamy własną. Żeby wyprowadzić kraj z kryzysu, trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. Tą bombą trzeba polecieć nad Arktykę, nad biegun północny, nad te wieczne lody i tamte bombę... Sru. Nie... Kolego mecenasie, kolega jest tutaj, nie jest u siebie. Tak, góra lodowa wbije się w powietrze na wiele prędkości i z całej siły uderzy w Szwecję. Sru. Szwecja się oderwie, ślizgaczem przez Bałtyk przeleci i w nas. Sru!
My wyskoczymy, a Szwedzi będą na naszym miejscu. I jak po 36 latach se dadzą radę, to my wtedy wszystkich przeprosimy i wrócimy na swoje miejsce. A jak nie... To sru. To ma... Co kolega ma ludzi pod nosem? Może powiedzieć? Nie ma rudzę, tylko mówię skrótem. No to jakim skrótem? No sru. Co to jest? Socjalistyczna reforma ustrojowa. A no. Ludzie w mieście gadają. Tak? Na wsi też już mówią. Nie, kolega nie wie, o czym mówię. Mówię, że ludzie w mieście gadają. Tak? Gadają. Że jak do końca lipca się to wszystko nie uspokoi, nie? Jak to wszystko my, nie? Naród, ludzie, nie? Ten, to jak a do tego lipca co będzie? A do którego, no? A to się nie uspokoi. Już mają tak zrobić. Tak już mają zrobić. Tak już mają zrobić. No. Kolego? A ja słyszałem, że jak to się nie uspokoi, to oni mają tak zrobi, oni to mają tak zrobi, tam mają zrobi. Czy może nam pani powiedzieć, na terenie jakiego zakładu się obecnie znajdujemy? Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od bombki. Z zakładem jesteśmy bardzo związani, szczególnie przez kasę zapomogową. Pani się uspokoi, to wszyscy tak mają, prawda? Czy pani jeszcze może nam powiedzieć, jakie bombki produkujecie? Panie, różne, różniste. Tu się robi tak. Kuliste, w kształcie grzyba i cygara. Cały czas mowa o bombkach choinkowych. Też. Panie, wie pan, jaki mamy asortyment? Od A do N. To się wytnie. Niech pani nam powie, ile pani sama takich bombek zrobi. A dla kogo ten wywiad? To jest dla telewizów Dziennika Wieczornego. Oto bez kozery powiem 500. Czy pani ma na imię czasami Polonia? Gdzie tam? Polonia to teraz już taka restituta. Już tam nie pracuję. Niech pani się uspokoi. Takie czasy nadeszły, niech to szlak trafi. Co to zachciało się być w opozycji, co? Co pani strajkowała? Co się stało? A gdzie tam bombek już nie produkujemy? Cały czas mowa o bombkach choinkowych wtedy. Też. No i ty już nawet. Co to pan gazet nie czyta? Co? Likwidujemy. Świat się napił Gorbaczówki. Wytrzeźwieje, będzie za późno. No to niech nam pani powie, to co teraz u nas będzie? No ja myślę, że będzie ten, co to ludzie chcą, a nie rozumią. Nie rozumieją? Nie rozumieją. Tak, ale co? No ten, no... no. Socjalizm? No to już było. No nie było. Nie było? No nie było. Ale mnie oszukali. Tyle składek na marne. Lastra. Pani Pelagio. No to będzie ten, no... my, co? No, no. Komunizm? Ty mnie nie strasz. Nie. Ja próbuję odgadnąć myśli, więc... No, to będzie ta, no... Demokracja? A już wcześniej kradli. Nie, pani Pelagio, pani wie, o czym mówimy? Nie. No nie, to przepraszam się daję. Nie, mi chodzi o to, o jakie to będzie
No to będzie to, co Disney to pokazywał. Jaki Disney, co pani opowiada, nie to nie są bajki. Miki, to nie bajki, nie są. Donald, oj, nie. Pluto. Nie, nie, już dosyć. Ja chciałem, co? Pluto. Ach, pluralizm pani ma na myśli. No, ludzie plują na wszystko. Nie, 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 nie. Mi chodzi o to, co nastąpi u nas, o. No, my jesteśmy przygotowani. To nie za wcześnie? Jak się zaostrzy. To się paru nadzieje. O nie, to jest nieporozumienie wielkie. Nadzieje to my mamy. A jak się nadzieje, to my mamy. Skąd te blizny, to tego? A to nie, to Niemcy. No to już to? A z tej strony? Jak wracali z Berlina. O, jak to możliwe? No tu mnie nadepnął, no. A tu mnie rowerem przejechał. 3 razy. Takie było okrążenie. No to były ciężkie czasy. No, no ciężkie czasy. Tak. Miał na szyi. Tak. Ci tak się porąbało? Z jednych rakiet mam się cieszyć, przeciw drugim protestować. A to wszystko jedno, czy spadnie z tej strony, czy z tej. Już tak samo boli. Bomba jest bomba. Co grasz? W oko. O, pani kolego, w oko gra, on gra w oko, nie wolno grać w oko. Ten no, gra. Ty chyba grasz w ucho, ty. Jeszcze ci go do asfaltu przybiją, zobaczysz.